siedmiu ostatnimi plagami, gdyż na nich zakończył się gniew Boży. I widziałem, jakby morze szkliste zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem i jego posągiem i nad liczbą imienia jego. Ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Baranka, mówiąc: wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwie są drogi Twoje, Królu Narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego, bo Ty jedynie jesteś święty, to też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. A potem widziałem i oto otwarła się w niebie świątynia namiotu świadectwa. I wyszło ze świątyni siedmiu aniołów mających siedem plag, odzianych w czyste lśniące płótno i opasanych przez pierś złotymi pasami. A jedna z czterech postaci dała siedmiu aniołom siedem złotych czasz, pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieków. I napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej i mocy Jego, i nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie dopełni się siedem plag siedmiu aniołów. I usłyszałem donośny głos mówiący ze świątyni do siedmiu aniołów: idźcie i wylejcie siedem czasz gniewu Bożego na ziemię. I wyszedł pierwszy i wylał czaszę swoją na ziemię, i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. A drugi wylał czaszę swoją na morze i przemieniło się w krew jakby z umarłego. I wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło. A trzeci wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód i przemieniły się w krew. I usłyszałem anioła wód mówiącego: sprawiedliwy jesteś Ty, któryś jest i któryś był święty, żeś taki wyrok wydał. Ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, Ty dałeś im do picia także krew, zasłużyli na to. I usłyszałem, jak ołtarz mówił: tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwie i sprawiedliwie są Twoje sądy. A czwarty wylał czaszę swoją na słońce i dana mu została moc spalenia ludzi żarem. I byli ludzie popaleni wielkim żarem i bluźnieli imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. A piąty wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach i gryzili ludzie z bólu swoich języki, bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów, z powodu swoich wrzodów i nie upamiętali się w swoich uczynkach. A szósty wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. I widziałem trzy duchy nieczyste, jakby żaby, wychodzące z paszczy smoka i z paszczy zwierzęcia i z ust fałszywego proroka. A są to czyniące cuda duchy demonów, które idą do królów całego świata, aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Oto przychodzę jak złodziej. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich, aby nie chodzić nago i aby nie widziano sromoty jego. I zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. A siódmy anioł wylał czaszę swoją w powietrze i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: stało się. I nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek istnieje na ziemi,
Tak potężne było to trzęsienie. I rozpadło się wielkie miasto na trzy części i legły w gruzach miasta pogan. I wspomniano przed Bogiem w wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. I znikły wszystkie wypisy i gór już nie było. I spadły z nieba na ludzi ogromne cenarowe kawały gradu, a ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka. Amen. I jak Bóg dał objawienie świętemu Janowi, objawienie zbawienia ludzi, którzy nie przyjmą znamienia i nie pokłonią się i obrazowi, posągowi, bo Jezus Chrystus przyszedł z sierpem, aby zrobił zbiór, aby wyciął wszelką gronę winną i wrzucił jej do wielkiej tłoczni gniewu Bożego. Teraz przychodzi pokazanie zupełnego zniszczenia poprzez siedem plag, które pokryje całą kulę ziemską i wszelką ludzkość. Przy trąbach została zniszczona 1/3. 1/3 trawy, 1/3 drzew, 1/3 morza, 1/3 ludzi. Teraz jednak weszliśmy, bracia i siostry, tak jak mówi Słowo Boże, wielki ucisk, który nigdy nie wykonał się i nigdy się nie odbędzie. I to jest koniec końców. Diabeł jest na ziemi, antychryst ma zupełną władzę, fałszywy prorok ma zupełną moc. Z nienawiścią nieskończoną diabeł, antychryst i fałszywy prorok do wszystkich tych, którzy się przeciwstawiają i nie podporządkowują się im, aby przyjęli znamienie na prawą rękę albo na czoło. I Bóg pokazuje Janowi w niebie zabitych, wielki lud zabitych, którzy stali jak na morzu szklistym, zmieszanym z ogniem. I tutaj jest pokazana moc Słowa Bożego i moc Ducha Świętego i teraz też w niebie jest to moc, aby ludzie stanęli i aby nie przeciwstawili się przykazaniom diabła i antychrysta. I widział tych, którzy zwyciężali, byli zabici oczywiście, znaleźli się przy ołtarzu, tak samo i oni. Zostali zabici, bo nie pokłonili się jego posągowi, nie przyjęli znamienia i liczby jego znamienia. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, którą śpiewał lud izraelski po wyjściu z Egiptu. Ale jednocześnie śpiewali też pieśń Baranka. I to jest od razu po wyjściu z wielkiego ucisku. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże Wszechmogący. Sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Któż by się nie bał Ciebie, Panie, i nie uwielbił imienia Twego, bo Ty jedynie jesteś święty. To też wszystkie narody przyjdą i oddadzą Ci pokłon, ponieważ objawiły się sprawiedliwe rządy Twoje. Sądy Jego sprawiedliwości. Umiłowani bracia i siostry, Bóg jest miłością, ale tutaj objawia też drugą stronę, ogień płonący. Bóg gniewu. Pokazanie gniewu Bożego w zupełności tutaj jest teraz. I to się nigdy nie stało wcześniej. Ale przed tym Bóg pokazuje Janowi, świętemu Janowi,
jak otworzył się świątynia świadectwa, namiotu świadectwa w niebie. I to jest Bóg dał przykazanie i zbudował Mojżesz taką samą świątynię. Ale teraz widzimy pierworodną świątynię namiotu świadectwa. I w tej świątyni, którego cechą jest miejsce najświętsze, ale i miejsce pierwsze świętości, w których zbierają się kapłanowie, pośrednicząc, a w miejscu najświętszym największy arcykapłan, który pośredniczy za grzechy ludzi. I teraz widzimy tam w niebie, widzi Jan i my widzimy poprzez oczy Jana, że poprzez tę świątynię namiotu świadectwa wyszły siedem aniołów, którzy mają ostateczne siedem plag, odzianych w czyste lśniące płótno, w uświęcenie i opisanych przez pierś złotymi pasami, z pełną władzą i mocą. A jedna z czterech postaci dała siedmiu aniołom siedem złotych czasz, pełnych gniewu Boga, który żyje na wieki wieków. I zostało im dane siedem czasz, które były pełne gniewu Boga. Napełniła się świątynia dymem od chwały Bożej i mocy Jego i nikt nie mógł wejść do świątyni, dopóki nie dopełni się siedem plag siedmiu aniołów. I to jest chwila, w której nikt nie będzie mógł się pomodlić do Boga o przebaczenie i odpuszczenie grzechów. Nikt nie będzie mógł wejść do świątyni do pośredniczej modlitwy. Nikt nie będzie mógł wejść. Teraz jest zdecydowane przez Boga, aby wyraził, aby pokazał swoją nieskończoną gniew. I jest czymś strasznym gniew Boży. I zobaczmy teraz poprzez siedem kroków, poprzez siedem plag, które są opisane w tej księdze. I poszedł pierwszy i wylał czaszę swoją na ziemię i pojawiły się złośliwe i odrażające wrzody na ludziach mających znamię zwierzęcia i oddających pokłon jego posągowi. I tutaj są jeszcze ludzie, którzy widać, że nie przyjęli znamienia. Ale to jest mała, bardzo mała resztka, bo większość zostało zabitych i ta resztka, która pozostała, oni też rozkoszują się w rozróżnieniu Boga co do swojej ochrony, z odwrotnością, co do wszystkich innych ludzi, którzy przyjęli znamię. I wszyscy ci, którzy przyjęli znamię i pokłonili się obrazowi, posągowi, jak wylała się pierwsza czasza, pojawiły się złośliwe, odrażające wrzody, twarde wrzody, ale i podstępne, coś, co nie można uzdrowić. Na wszystkich ludziach, bez żadnego wyjątku, z tego tłumu ludzi, którzy pokłonili się posągowi i przyjęli znamię na prawą rękę albo na czoło. Jednocześnie przychodzi druga czasza. Nie przeminęła pierwsza. Jedne zło na drugie zło i każde zło, które przychodzi, jest kontynuowane. I pomimo, że wszyscy ludzie mają wrzody złośliwe i odrażające i nie umierają, przychodzi drugi anioł i wylewa czaszę swoją na morze i przemieniło się w krew jakby z umarłego i wszelkie stworzenie żyjące w morzu zginęło. Krew umarłego nie jest podobna w ogóle z krwią żyjącego.
Krew żyjącego jest czerwona krew, żyjąca krew, a krew martwego jest inna. Jest rozdzielona na wodę i na resztki. Kolor jest kawowy i zapach jest bardzo śmierdzący krwi umarłego. Jak był na krzyżu, na Golgocie nasz Pan Jezus Chrystus i uderzyli go w brzuch, wylała się krew i woda. I to jest pokazane, że był martwy Jezus. I pomyślcie, całe morze w kolorze kawowym i straszny zapach, smród, którego nie można przybliżyć. I abyście zrozumieli, o co chodzi, abyśmy trochę zrozumieli, pomyślmy sobie o zdechłym kocie, o zdechłym psie, jak znaleźliście się. I teraz ludzie, wszyscy z żodami złośliwymi i odrażającymi i morze wszędzie, na całej kuli ziemskiej, w kolorze kawowym i śmierdzącym. I na tym wszystkim przyjdzie trzeci anioł i wylał czaszę swoją na rzeki i źródła wód i przemieniły się wszystkie pijące wody w krew. Wszystkie, wszystkie. I anioł, który nam, i tutaj jest objawione, że Bóg, aby zachował równowagę w naturze, czystość, ogólnie równowagę w naturze, wykorzystuje aniołów. Anioł wód, czyli miał odpowiedzialność i ma odpowiedzialność za czystość wód, mówił: sprawiedliwy jesteś ty, który jesteś i który był święty, żeś taki wyrok wydał. Ponieważ oni wylali krew świętych i proroków, ty dałeś im do picia także krew, zasłużyli na to. Już słyszałem, jak ołtarz mówił, innego anioła z ołtarza: tak, Panie Boże Wszechmogący, prawdziwie i sprawiedliwie są Twoje sądy. Anioł. I usłyszałem głos anioła z ołtarza. I nie możemy sobie wyobrazić gniewu tego. Gniewu Bożego. Tego gniewu Bożego. I w dodatku zupełność tego gniewu. Ale nam to opisuje tak przejrzyście, że możemy pomyśleć sytuację ludzkości w tamtych dniach. To są straszne sytuacje. Jak mówi Słowo Boże, smutek, który nigdy go nie było i nigdy się taki nie stanie. Pomyślcie teraz o ludziach na wrzodach, ze wrzodami złośliwymi, którzy się męczą. Całe morze w kolorze kawowym i śmierdzące. I wszelka woda czysta przemieniła się w krew. Zupełne pokazanie gniewu Bożego. I przychodzi czwarty anioł na tym wszystkim. Nie, że się zakończyło tamto i zaczyna się inne. A czwarty wylał czaszę swoją na słońce i dana mu została moc palenia ludzi żarem. I byli ludzie popaleni wielkim żarem i bluźnili imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami, a nie upamiętali się, by mu oddać chwałę. Wylał czaszę na słońce i promienie słońca pomnożyły się co do temperatury i zapowiadają to naukowcy i mówią naukowcy, że wzrośnie temperatura słońca, ale twierdzą to, że to jest niemożliwe, ale jak to się stanie,
po wielu latach, że się poburzy równowaga Słońca i Słonecznego Systemu. Ale jednak czasza Boża, gniewu, dała taką moc na Słońce, że ludzie paleni byli żarem. Wrzody złośliwe, morze, w którym nie ma ani jednej ryby, bo to jest tak jak krew umarłego, i wszystkie źródła wód i rzeki i jeziora, z których piją ludzie wodę, przemieniły się w krew i wymusił na nich, że musieli pić krew. I teraz palenie żarem. I teraz docierają do granic. I tutaj, bracia i siostry, jest coś bardzo ważnego. Pomimo tego wszystkiego, ci ludzie, którzy przyjęli te znamie na prawą rękę albo na czoło, pokłonili się posągowi i zwierzęciu, nie mogą się upamiętać. I to jest tajemnica objawienia, bracia i siostry. Ci ludzie nie mogą się pamiętać. My tego nie możemy zrozumieć. Co to znaczy, jak przyjmiesz znamię i jak przyjmiesz znamię, nie będziesz mógł się upamiętać. I dzisiaj trochę się męczą ludzie i mało jest tych, którzy zatwardzają się i bluźnią Bogu, a większość, pomimo że w niewiedzy, wzywają pomoc od Boga i w trudnościach medycyny nie pozostaje nic innego, mówią lekarze, jak tylko litość Boga albo modlitwa. A tutaj jest niemożliwe, ale aby się upamiętali. To jest tajemnica. I nie tylko nie upamiętują się, ale zatwardzają się i bluźnią imieniu Boga, który ma moc nad tymi plagami. Czyli sprawiedliwie pokazany jest gniew Boży na tych ludziach. Oni są zupełnie nieupamiętalni i sumiennie podporządkowani poprzez fałszywego proroka i antychrysta, ale i diabłowi i szatanowi. Sumiennie podporządkowani, wybrali, odrzucili Słowo Boże i wybrali słowo antychrysta. Ale mówimy, że sumiennie to przyjęli, ochotnie. I dlatego jest niemożliwe, aby się upamiętali. Odwrotnie, cokolwiek się będzie im się dziać, zatwardzają się. I to jest znak, który powinniśmy badać w nas, jak człowiek zatwardza się, wtedy idzie złą drogą. Droga, która prowadzi, która nie ma powrotu. To, że zgrzeszysz, to, że upadniesz, to, że przeteczysz, ma powrót. Ale jak zatwardzisz się wobec Boga, ale i wobec ludzi, wtedy jest bardzo trudny powrót. To, że zdobędziesz ideologię obcą co do Ewangelii Chrystusowej, na przykład sekta zguby, wtedy jest niemożliwe, aby powrócił człowiek, aby się nawrócił człowiek. Dlatego Słowo Boże nam mówi, że człowiekowi sekty po pierwszym i drugiej po pierwszej i drugim poinformowaniu go, że jest w sekcie, porzuć go. Bo on stał się sam od siebie, oskarża siebie. Przyjmuje swój sąd. Zatwardza się jego serce. Zatwardza się jego duch. I taki człowiek nie może się już upamiętać. Bóg niech nas zachowa, bracia i siostry. A Bóg co mówi? Że Bóg mieszka w uniżonym sercu i skruszonym duchu.
I z jednej strony człowiek, który uniża się przed Bogiem co do ducha i skrusza swoje serce, a z drugiej strony zatwardza się co do ducha i zatwardza się co do serca. I główną cechą do wszystkich ludzi, szczególnie dla każdego z nas osobna, abyśmy mogli rozróżniać, jak widzisz, że zatwardza się twoje serca, wtedy wiedz, że droga, którą idziesz, jest z dala od Boga i musisz szybko poukładać naszego ducha surowego i pysznego i nasze serce pyszne i nieupamiętane. To jest cecha. Jak trwasz w surowym duchu i w nieupamiętanym sercu, wtedy idziesz złą drogą i wtedy będzie trudny powrót. Można powiedzieć, że niemożliwy powrót. Bóg niech nas zachowa od takich sytuacji. Tutaj jest koniec wszystkiego. I idziemy teraz do piątego anioła, który wylał i powtarzam, i te cztery czasze spadają na wszystkich ludzi, jedna na drugą. Nie kończy się jedna, zaczyna się druga czasza. Jedna spada na następną czaszę. Piąty anioł wylał czaszę swoją na tron zwierzęcia i pogrążyło się królestwo jego w ciemnościach. I gryźli ludzie z bólu swoje języki. Poruszenie słońca. Żar i znienacka ciemność. Wielki ogień i nagle ciemność. I zimność, zimno, mróz jest nie do wytrzymania. Wywołuje ból. Cieli, gryźli swoje języki z bólu. I ponownie nie mogą się upamiętać. I bluźnili Bogu niebieskiemu z powodu swoich bólów i z powodu swoich wrzodów pierwszych i nie upamiętali się w swoich uczynkach. I chcę to powtórzyć jeszcze raz, bracia i siostry, pomimo, że jest to ponad powtórka. Szukajmy w naszym duchu i w naszym sercu zawsze. Największym niebezpieczeństwem jest, jak zatwardza się nasze serce i nasz duch. Że złości się nasz duch i nie upamiętuje się. Bo może się zezłościć nasz duch, ale chrześcijanin szybko się upamiętuje. Kontrolowany jest przez Boga. Kontroluje go Duch Święty. Ale jak jednak nie upamiętuje się i trwa w duchu twardym i surowym, i szczególnie z sercem twardym i nieupamiętającym się, wtedy ten człowiek idzie złą drogą i bardzo trudno powróci z powrotem na dobrą drogę. I to są pewne cechy, które nam daje Słowo Boże, abyśmy zrozumieli, w jakiej sytuacji się znajdujemy. Jak twoje oko jest podstępne, wtedy całe twoje ciało jest w ciemności. Jak patrzysz się z podstępem wokół, wtedy całe twoje ciało nie ma światła Boga. Nie jest Bóg światłości w tobie, ale tutaj jest coś bardziej twardszego, surowego. Jak twój duch złości się i nie może się upamiętać i twoje serce zatwardza się i nie może się skruszyć, wtedy blisko jest twój koniec. Jesteś blisko gniewu Bożego. Blisko wielkiego zła. Blisko drogi, która nie ma powrotu. Bóg niech nas zachowa, ale i my bądźmy też uważający. Bóg nas zachowuje i uczy nas poprzez Słowo Boże, ale zaprasza nas, abyśmy byli zważający. Nie zachowujmy gniewu, złości, surowości w naszym duchu, ale szybko idźmy i wyrzucajmy to wszystko z nas. Nie zachowujmy twardości w naszym sercu i nieupamiętalności, ale szybko idźmy do Pana z upamiętaniem,
aby skruszało się nasze serce. Jak będziesz szedł w takim stanie, znajdziesz się w sytuacjach bez wyjścia, bez powrotu. I to jest coś strasznego, jak przychodzą wszystkie te plagi na ludzkość i ludzkość wie, skąd wszystkie te plagi przychodzą i nie upamiętuje się, ludzkość i nie wzywa pomocy. Jak faraon przychodził plagi Boga poprzez słowa Mojżesza, upamiętywał się, jak widział te zło. No dobrze, dobrze, już tego nie zrobię. Ale później znowu zatwardzał się, ale upamiętywał się. A tutaj nie ma ani śladu pamiętania się, ani śladu powrotu, ani śladu bogobojności. Ale co tutaj jest? Bluźnierstwo i gniew do Boga. I to jest coś strasznego, bracia i siostry. Zgarszasz się poprzez działania Boga i zatwardzasz się. Bóg niech nas zachowa. I nie mówcie, bracia i siostry, że nie ma. Wierzę, że wszyscy z nas przeszliśmy. Dobrze byłoby, jeśli nie przeszli. Ale wierzę, że jak nie wszyscy z nas, większość z nas przeszliśmy przez tą rzecz, że zatwardzało się nasze serce wobec Boga. Ale wiedzmy, bracia i siostry, że tutaj jest niebezpieczeństwo śmierci. Tutaj jesteśmy blisko zguby w takiej sytuacji. Tutaj jesteśmy blisko, że znajdziemy się na końcu. Szósty anioł wylał czaszę swoją na wielką rzekę Eufrat i wyschła jej woda, aby można było przygotować drogę dla królów ze wschodu słońca. Szósta czasza jest możliwość, którą daje Bóg człowiekowi, aby walczył z Bogiem. Zobaczcie, do jakiego stanu stanie Bóg. Nie, że będzie bluźnił Boga, ale żeby walczył z Bogiem. I zupełna twardość, ale i zupełna głupotość. Bo jak człowiek straci bogobojność, która jest początkiem mądrości, wtedy traci swój rozum, traci swoją mądrość, traci wszystko. Staje się głupi. I teraz Bóg mówi do ludzi, chcecie naprawdę walczyć z Jezusem Chrystusem, dam wam szansę. Wysusza Eufrat, wielką rzekę, aby mogli przejść miliony wojsk z całej ludzkości przeciwko Panu, który przyjdzie na Argamedon, aby wykonała się walka Argamedon. I wtedy widziałem, mówi Jan, trzy duchy nieczyste, jakby żaby, wychodzące z paszczy smoka po pierwsze, później z paszczy zwierzęcia i później z ust fałszywego proroka. I te duchy są duchami demonów, które czynią cuda fałszywe i które są wysyłane do królów całego świata, aby ich oszukać i aby ich zgromadzić na wojnę w ów wielki dzień Boga Wszechmogącego. Czyli to jest coś bardzo poważnego. I w dodatku, w tej sytuacji diabeł może i kontynuuje oszukiwać ludzi. I nawet w tej sytuacji oszukuje ludzi. Wysyła trzy duchy oszustne, nieczyste do wszystkich królów całego świata, aby ich zgromadzić. Zobaczcie, co im mówi i oni się przekonują. Chodźcie i będziemy walczyć z tym, który zejdzie z nieba. Chodźcie. Przeszkodzimy mu, aby przyszedł na ziemię. Kto wie, jak to będzie? Będą mówili, że to UFO? Nikt nie wie. O Chrystusie będzie mówił.
ale jest widoczne, że udaje mu się oszukać wszystkich tych królów. I teraz przychodzi Pan i przemawia do nas. Oto przychodzę jak złodziej, nie zapominajcie o tym. Jak złodziej w nocy, w godzinie, w której się nie spodziewacie. Oto przychodzę jak złodziej. Bądźcie gotowi! I dlatego błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich. Prawdą jest, że jak to wszystko czytamy, nie możemy pomyśleć o samym sobie, o naszej sytuacji i jaką ważną rzeczą jest, abyśmy troszczyli się o nasze przygotowywanie. Bądźcie gotowi. Odrzućcie wszelką marność. Odrzućcie wszelki podstęp. Zważajcie od kwasu faryzeusza, czyli podstępstwo. Zważajcie od kwasu saduceuszów, czyli fałszywe nauki. Oddalajcie się od takich. Odchodźcie od takich, którzy mają fałszywe nauki. Zważajcie od kwasu Herodianów. I to jest zamysł światowy. Zważajcie, bo żadne oskarżenie istnieje dla tych, którzy są w Jezusa Chrystusa. Ci, którzy chodzą według ducha, a nie według ciała. Czuwajcie, módlcie się, zważajcie, abyście nie wpadli w pokusę i stracicie w taki sposób ten dzień. Czuwajcie w modlitwach, modląc się w każdym czasie, abyście uszli przed wszystkim tym, co się ma stać. Błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szaty swoje białe, bo nie będzie chodził nagi, tak jak ci, aby było widoczne ich sromoty. I udało się mu i zgromadził ich na miejscu, które po hebrajsku nazywa się Armagedon. Gotowe są wojska, otworzył im Bóg tą drogę, diabeł ich zebrał i teraz jest gotowa wolka i jak to jest możliwe, ludzie, ale z nimi jest też diabeł i jego aniołowie. To nie jest zwykła walka, wojna. To jest smok, to jest antychryst, to jest fałszywy prorok, to jest diabeł. Są to aniołowie jego, aby przeszkodzili Panu z przyjściem na ziemię. Chcą być na ziemi. I to mówią szataniści też dzisiaj. Wyjdźcie sobie do nieba, ale my jesteśmy na ziemi. Nie wiem, czy słyszeliście to, ale to jest ich wiara, to jest ich filozofia, ale Pan ich nie zostawi na ziemi. Będą walczyć, aby udało im się, aby pozostali na ziemi, ale na marne. I to jest ostatnie schronienie diabła, ziemia. Nie ma gdzie indziej, gdzie pójść, nie może gdzie się schować. Pokazał wszelką swoją nienawiść, bo on jest zabójcą od samego początku przeciwko ludziom, którzy nie chcieli się mu podporządkować, bo wierzyli i byli posłuszni w Ewangelii, wiecznej Ewangelii, którą głosili aniołowie. I teraz ostatnia czasza, ostatnia plaga i później nastąpi koniec. I siódmy anioł wylał czaszę swoją w powietrze i rozległ się ze świątyni od tronu donośny głos mówiący: stało się. Zakończyło się gniew Boży z siódmą czaszą i nastąpiły błyskawice i donośne grzmoty i wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było
odkąd człowiek istnieje na ziemi. Tak potężne było to trzęsienie. I rozpadło się wielkie miasto na trzy części i legły w gruzach miasta pogan. Wszystkie domy, wszystkie miasta. Bezdomni, zranieni i zabici poprzez takie trzęsienie ziemi, ale gotowi, aby walczyć z Bogiem bez upamiętania. Jak zakończył Pan swój gniew, Babilon Wielki, wspomniano przed Bogiem o Wielkim Babilonie, że należy mu dać kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. Wielki Babilon. Światowa religia. Nowy okres. New Age. Gdzie wszyscy razem. Chrześcijanie, muzułmani, Arabowie, buddyści, konfucjaniści, paganiści. Wszyscy razem. I to, bracia i siostry, ten ruch zaczął się od teraz. Wiemy o tym. Zaczął się ten ruch na początku wieku poprzez jedność chrześcijańskich kościołów, oprócz zdrowej nauki. Jedna wspólna rzecz, chrzest w imieniu Chrystusa, wszyscy razem. I z wynikiem tego, poprzez to nie było sekty, nie było fałszywych nauk, nie było innych nauk. Wszyscy byli razem. Światowe zebranie kościołów. Bóg niech nas zachowa takiego czegoś. Dwie drogi są teraz w kościele. Jedna droga jest, która prowadzi do gołąbki Pana, do jednego kościoła, świętego, niepokalanego, pełennego chwały, bez mazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju. Jeden kościół uświęcenia poprzez Słowo Boże, poprzez Ducha Świętego i poprzez miłość. I druga droga, która prowadzi do innego kościoła z różnymi kolorami, do kościoła Babilonu, gdzie wszyscy jesteśmy razem. Wszyscy jesteśmy tacy sami. Nie chcemy odróżnień. Jedności chcemy, ale ta jedność nie jest z Ducha Świętego. Ta jedność nie jest jednością wiary. To jest jedność diabła. To jest jedność Babilonu. Bóg niech nas zachowa. My podjęliśmy decyzję, bracia i siostry, abyśmy pozostali w Słowie Bożym. Nie mówimy, że jesteśmy jedynym kościołem. Nie, biada nam. Ale my mówimy, że ten kościół na całym świecie buduje Chrystus. Bez liderów, bez ludzi wielkich i ważnych, z małą, kościół, który jest małą mocą, ale mają jedną cechę. Zachowują Słowo Boże, nie zapierają się imienia Chrystusa. I tą cechę tak samo i my chcemy. Amen, bracia i siostry. My chcemy tą cechę. Wiemy, że ten Kościół nigdy nie będzie miał mocy ludzkiej. Będzie miał małą moc zawsze. Ale w tym Kościele, przed tym Kościołem otworzy Bóg Chrystus drzwi otwarte, których nikt nie będzie mógł zamknąć, bo ma te dwie cechy. Zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. I dlatego my trwali i stali. Teraz ostatnio zrozumiałem to, co mówi apostoł Paweł. Proszę was, poprzez miłosierdzie Boże, zważajcie, bracia i siostry, abyśmy pozostali. Zaczęliśmy, musimy zakończyć. Zaczęliśmy z duchem, nie zakończmy w ciele. Zaczęliśmy w duchu, zakończmy w duchu. Zaczęliśmy wchodząc poprzez wąską bramę. Zakończmy na smutnej drodze, bo ona prowadzi do nieba. Nie zgadzamy się, nie robimy dialogu. Chrześcijaństwo nie ma dialogów,
Ale chrześcijaństwo ma wyznanie świadectw, świadectwa wiary, co zrobił Chrystus w twoim życiu. To ma chrześcijanin, chrześcijaństwo. Apostoł Paweł nie mówił o niczym innym, jak tylko to, że Jezus Chrystus jest Panem. I jak widział niewiarę, odchodzili. On i uczniowie. Amen. Pozostańmy, bracia i siostry, z łaską Chrystusową, z mocą Ducha Świętego, w miłości Boga Ojca. Siódma czasza. Jak stało się trzęsienie ziemi i wszystko uległo w gruzach, wtedy pomyślał o Babilonie Pan, że przyszedł czas, aby dał mu kielich wina zapalczywego gniewu Bożego. I znikły wszystkie wyspy i gór już nie było. I w tym zupełnym zniszczeniu spadły z nieba na ludzi ogromne, cenarowe kawały gradu. A ludzie bluźnili Bogu z powodu plagi gradu, gdyż plaga ta była bardzo wielka. Bez żadnego schronienia, aby się mogli gdzieś schować. Z wrzodami złośliwymi i odrażającymi. Z morzem, jak z krew umarłego. Z źródła wód, które przemieniły się w krew. Ze słońcem, który palił ludzi, dał im szansę. Wysuszył Eufrat, aby walczyli wojska z Panem Panów i Królem Królów. I ostatnia czasza. Trzęsienie ziemi, które zburzyło wszystkie miasta na kuli ziemskiej. I jak ludzie pozostali bez dachu na głowach, spadł z nieba grad. Wielki grad. Ogromne, cenoarowe kawały. I ta plaga była bardzo wielka. I ponownie nie upamiętali się. I ponownie bluźnili Bogu. I od tego momentu doszliśmy do końca końców. I teraz będzie sądził Babilonem. I jak upadnie wielki Babilon, wtedy odbędzie się zebranie świętych, wszystkich tych, którzy pozostali przy życiu i tych, którzy umarli i którzy znajdują się pod ołtarzem. Wypełniła się liczba świętych i przyjdą aniołowie, aby ich wzbudzili z martwych. Odbędzie się wesele baranka i później triumf Chrystusa i zwycięstwo wieczne. Diabeł będzie złapany na 1000 lat i w następny czwartek zobaczymy, jak będzie zniszczony ostatnie schronienie diabła, wielki Babilon, który opierał, wzmacniał antychrysta i fałszywego proroka. Bo nie miał ten Babilon zdrowej nauki, nie miał Ducha Bożego, nie miał rozróżnienia, ale odwrotnie miał wpływ zupełnie poprzez metody i podstępstwa diabła. I dlatego oto przychodzę jak złodziej, błogosławiony ten, który czuwa i pilnuje szat swoich świętych i czystych. Amen. O Panie, jaka piękna jest ta księga.